No i jak widać, kolejek nie ma, nawet jest pusty dystrybutor, paliwa nie brakuje. I tych kierowców w Wielkiej Brytanii brakowało 4 miesiące temu, brakowało ich 6 miesięcy temu, brakowało ich 12 miesięcy temu i nie było takiej paniki, nie było kolejek na stacjach benzynowych. Dystrybutory puste, paliwa nie brakuje, zaraz będę tankować. Wywołania mentalnego zapotrzebowania na przestawienie się na energię elektryczną. A ty co o tym myślisz? No powiedz mi, co o tym myślisz? Witam Was, moi drodzy, w nowym dniu. Dzisiaj mam dowody na to, co mówiłem we wczorajszym vlogu, w którym mówiłem troszkę satyrycznie o sytuacji paliw i jedzenia i żywności w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj przedstawiam dowody na to, na moją prawdomówność i na moją, że tak powiem, rację, a szczególnie osobom, które dawały łapki w dół i hejtowały, chociaż nie obejrzały filmu do końca. Także zapraszam do oglądania. Dojeżdżamy na stację paliw, zaraz zobaczymy, czy są kolejki. Jak widać, nie ma kolejek. Jest 25 wrzesień 2021 rok. Jest godzina 11:37 czasu brytyjskiego. No i jak widać, kolejek nie ma, nawet jest pusty dystrybutor. Paliwa nie brakuje. Jeszcze raz powtarzam, 25 wrzesień jest godzina 11:40. Teraz jestem na stacji BP. Pusty dystrybutor, pusty dystrybutor, pusty dystrybutor. 3 samochody, między innymi jeden z mój. To witam Was, moi drodzy, to będzie druga część do tego filmu. Ja bym nazwał ten film kontrowersyjnym, ten, który wczoraj wrzuciłem i część z Was oglądała. No generalnie ten film cieszy się dużą popularnością. Jest to pierwszy film z cyklu seria satyryczna, gdzie mówiłem o kryzysie paliwowym i kryzysie, powiedzmy, żywnościowym w Wielkiej Brytanii, o których od pewnego czasu media w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Wielkiej Brytanii, bębnią. No w mediach generalnie głównego nurtu wszystkie pokazują, gazety wszystkie pokazują, jakoby w Wielkiej Brytanii nadciągał wielki kryzys paliwowy, kryzys żywności i generalnie nie będzie co jeść i co włożyć w ogóle do garka i nie będzie paliwa na stacjach, stacje pozamykane i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest druga część do tego. Dzisiaj nie będzie satyrycznie, dzisiaj będzie śmiertelnie poważnie, ponieważ część z Was uwielbiam, jak ludzie chodzą po ulicy i utrudniają wyjeżdżanie. No bo generalnie chodnik jest 2 metry dalej, no ale po ulicy się lepiej chodzi. Dobra, mniejsza z tym. Nie. Dobra, mniejsza z tym, wracamy do tematu. Słuchajcie, jadę teraz na stację paliw, żeby potwierdzić lub wykluczyć teorię lub obalić teorię o tym, jakoby brakowało paliwa. I w zasadzie w tym momencie zażartowałem trochę, ponieważ wiem, że są kolejki na stacjach benzynowych, wiem, że pustoszeją półki sklepowe i wiem, i tak jest, potwierdzam, tak jest. Gdzie brakuje jakichś tam produktów, gdzie stacje benzynowe są zamknięte, gdzie są kolejki. No mówię gdzie, ponieważ nie byłem na każdej stacji jeszcze. Ja mieszkam w Edynburgu, nie byłem tu na każdej stacji, to nie wiem, czy na wszystkich stacjach są kolejki. Moi drodzy, słuchajcie, czegoś takiego jak kryzys paliwowy nie ma. Jak w ogóle można nazywać to, co się dzieje teraz, kryzysem paliwowym? Jak w ogóle media mogą w ten sposób to określać, skoro paliwa w magazynach na przykład w Plymouth, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, bo zawsze mam problem z wymawianiem nazwy tego miasta. No w każdym razie na południu Anglii to jest Cornwallia, to jest tak naprawdę chyba granica Cornwallii z Devon, miasto Plymouth, tam są 2 wielkie magazyny paliwa, tam są ogromne ilości paliwa, kontenerowce tam przypływają i rozładowują, że tak powiem, to paliwo. Jest nawet już słynny wywiad z jednym z członków tego kontenerowca. Nie jest to co prawda chyba kapitan tego kontenerowca, tylko jest to jakiś z ważniejszych członków załogi tego kontenerowca, który gdzieś tam po Plymouth sobie chodził, gdzieś go tam ktoś spotkał i zrobił z nim wywiad. I moi drodzy, i on powiedział, to są jego słowa, on powiedział, że nie ma czegoś takiego jak kryzys paliwowy, jest ogromne ilości paliwa w Wielkiej Brytanii. W magazynach jest tego po prostu mnóstwo. Oni non-stop dowożą to. No to dlaczego są kolejki? Dlaczego są braki paliwa? No chodzi to po prostu o brak kierowców, chociaż też nie do końca brak kierowców, bo mówi się, że w Wielkiej Brytanii brakuje 100 000 kierowców. Samo Tesco powiedziało, że brakuje im 800 kierowców i nawet Tesco daje tak zwaną zachętę dla nowych kierowców. 1000 funtów niby do ręki dostajesz, jak zaczynasz pracę u nich teraz jako kierowca. No i tak jak mówiłem, mówi się, że 100 000 kierowców brakuje w Wielkiej Brytanii. No Ja nie wiem, kto to powiedział i czy to ktoś w ogóle potwierdził, czy tego nie potwierdził. Ja dopiero taką informację, dotychczas taką informację zobaczyłem w mediach, zobaczyłem w gazetach. Natomiast tego nie potwierdzają ministrowie, tego nie potwierdza rząd brytyjski. Minister Grant Shapps wręcz po prostu nawołuje do spokoju, żeby nie panikować, żeby nie robić tak zwanych, on to nazywa, panicznych zakupów, tak? Panicznych zakupów, żeby nie robić tak zwanych panicznych zakupów, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Słuchajcie, moi drodzy, prawda jest taka, że kierowców faktycznie tam brakuje. Nie wiem ile, jakie są prawdziwe liczby. Tak naprawdę tego nikt nie podał, jakie są prawdziwe liczby. Brakuje trochę i taka jest cena wyjścia między innymi Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i taka jest cena też pandemii, tak? Taka jest cena pandemii. To są koszty, które kraj musi ponieść, żeby jakby teraz odbić się od dna, powiedzmy. Ja tutaj wspominałem jednokrotnie, że ja nie jestem politykiem, ja tutaj nie będę żadnych tam politycznych wykładów dawał, nie sympatyzuję z żadną partią, ani nie mam żadnych tam poglądów jakby określonych, jeśli chodzi o politykę. Po prostu mówię tak, jak jest, mówię to, co obserwuję i mówię to, co słyszę i mówię to, co się wokół mnie dzieje. Jest puszczona panika przez media, jak zwykle. Media głównego nurtu lubią, że tak powiem, panikować. No, mówiąc w cudzysłowie, nie chcę tu nikogo obrażać, ale tak generalnie media działają. I tych kierowców w Wielkiej Brytanii brakowało 4 miesiące temu, brakowało ich 6 miesięcy temu, brakowało ich 12 miesięcy temu i nie było takiej paniki, nie było kolejek na stacjach benzynowych. Także, moi drodzy, tak to właśnie wygląda. A teraz, kiedy media o tym mówią, teraz nagle pojawiają się kolejki i teraz nagle pojawia się panika. Nie panikujmy, jeszcze raz mówię. Odnoszę się, że tak powiem, do tego mojego poprzedniego vloga, który tutaj jest, albo tutaj, gdzieś jest wstawiony na ekranie. To był vlog właśnie satyryczny, który wrzuciłem wczoraj, o którym już wspominałem. Ten vlog spotkał się z dużym zainteresowaniem, z dużą oglądalnością, dlatego wszystkim dziękuję. Tym, co dali łapki w górę, ale tym, co dali łapki w dół, też dziękuję. No bo oczywiście macie prawo dawać łapkę w dół, nawet nie oglądając do końca. No bo generalnie popatrzyłem na statystyki oglądania filmu, to prawie nikt do końca tego filmu nie oglądał, a dajecie łapki w dół, więc no to świadczy o tym, jak niektórzy oglądają, nie wszyscy, ale to świadczy o tym, jak niektórzy ludzie oglądają filmy, nie oglądam do końca, a dają na przykład łapkę w dół albo łapkę w górę, co jest w ogóle dla mnie, no nie wiem, jak można oceniać coś, czego się nie widzi, no ale mniejsza o tym, macie prawo. Także, moi drodzy, kryzysu paliwowego nie ma, jest mnóstwo, ale to mnóstwo paliwa w Wielkiej Brytanii w magazynach, tak jak wspomniałem. Jest mnóstwo tego paliwa, tylko trochę brakuje faktycznie kierowców, ale to też nie do końca wina kierowców. Największą winą za to, że paliwa brakuje na stacjach, że gdzieniegdzie na stacjach benzynowych zobaczycie kolejkę i zobaczycie założony ten szyld out of stock, że w danym dystrybutorze nie ma paliwa. Największą winą jest panika, która została wywołana przez media. To jest największa, że tak powiem, największy powód tego. Moi drodzy, jeszcze raz powtarzam, rok temu też nie było kierowców, też było po Brexicie. Tych kierowców nie ma nadal, że tak powiem, teraz, ale rok temu nie brakowało paliwa, bo nikt nie wywoływał paniki i nie staliście w kolejkach na stacjach. Podobnie jest z jedzeniem. Panika jest wywoływana, więc jedzenia zaczyna brakować w naturalny sposób, bo każdy chce kupić, bo każdy się boi, każdy się obawia. Ja po prostu podchodzę do tego spokojnie, nie ma się co stresować, nie ma się co wkurzać, nie ma co panikować. Nie jesteśmy, że tak powiem, w czasach, chciałem powiedzieć, średniowiecznych, gdzie faktycznie może dojść do jakiejś wielkiej głodówki. Jedzenia też jest mnóstwo, w magazynach jest mnóstwo jedzenia. Potwierdzają to wielkie korporacje jak Tesco, Sainsbury's, czy powiedzmy, nie wiem, Lidl. Potwierdzają to korporacje, że jedzenia jest mnóstwo w magazynach, więc nie grozi nam głodówka, tylko cały czas kwestia z tymi kierowcami, że nie jest tak, że brakuje kierowców, tak że kompletnie nie ma kto wozić. Po prostu jest trochę mniej kierowców w stosunku do potrzeb, tak? W stosunku do potrzeb, ale te potrzeby zostały jakby teraz zintensyfikowane przez media między innymi, przez właśnie te informacje, które nie do końca jakby są prawdą albo nie do końca są potwierdzone. Dlatego tak to wygląda. Nie stresujcie się, jedziemy na stację, pewnie utknę w jakiejś kolejce, wezmę paliwo, no bo muszę zatankować, bo nie mam samochodu elektrycznego. Dojeżdżamy na stację paliw, zaraz zobaczymy, czy są kolejki. Jak widać, nie ma kolejek. Jest 25 wrzesień 2021 rok. Jest godzina 11:37 czasu brytyjskiego. No i jak widać, kolejek nie ma, nawet jest pusty dystrybutor. Paliwa nie brakuje. A jeśli chodzi o samochody elektryczne, no to słuchajcie, generalnie moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, no bo to nie jest tylko moje zdanie, jest też sprawa tego rodzaju, moi drodzy, że czy nie uważacie, że rząd i eksperci generalnie zajmujący się ochroną środowiska, zajmujący się energetyką, zajmujący się generalnie polityką, czyli politycy z różnych, że tak powiem, sfer swojej działalności, chcą nas troszkę mentalnie przystosować do tego, że w przyszłości przestawiamy się na samochody elektryczne. To nie jest teoria spiskowa, tylko faktem jest, że Wielka Brytania stopniowo przychodzi na samochody elektryczne, tak jak wiele krajów na świecie. Do końca 2025 roku w Wielkiej Brytanii będzie 10% samochodów elektrycznych, do końca 2030 roku będzie już 50% samochodów elektrycznych, a do końca roku 2040 jest planowane powyżej 70% samochodów elektrycznych, także w okolicach roku 2050 prawie 100% samochodów elektrycznych może jeździć po Wielkiej Brytanii. Już nie mówię o samochodach spalinowych w sensie tam w prywatnych kolekcjach i tak dalej, bo pewnie będą jakieś przepisy, jakieś zaostrzenia, gdzie tych spalinówek, a diesli już na pewno nie będzie można używać na ulicach miast szczególnie lub w ogóle. Także moi drodzy, jest to też takie mentalne trochę przystosowanie, że przestawiamy się z paliw płynnych na energię elektryczną, co jest naturalną koleją rzeczy, ponieważ no sami wiecie, że jeździ tych samochodów już elektrycznych po świecie, Tesle i te inne samochody i tak naprawdę każda korporacja zajmująca się produkcją samochodów ma w swojej ofercie już praktycznie jeden samochód elektryczny i nie chcę tutaj reklamować żadnej korporacji, ale ma samochód elektryczny Mercedes, ma Audi, ma koncern Volkswagena, czyli właśnie między innymi Audi, Volkswagen, Porsche, ma Lexus, ma Toyota, no wszystkie korporacje mają już w swojej ofercie samochód elektryczny, wszystkie korporacje motoryzacyjne przystosowują się na ten boom. Już tak naprawdę zaczyna się boom elektryczności, jeśli chodzi o samochody, ale ten boom nastąpi, ten boom to po prostu boom będzie, tak? To po prostu wybuchnie. W pewnym momencie zobaczymy, że jest ogromne zainteresowanie na samochody elektryczne przez to, że rządy krajów no, mentalnie nas do tego przystosowują, co jest naturalne, co jest akurat moim zdaniem normalne. Zastanówmy się właśnie, czy to, co teraz na przykład się dzieje, też nie jest, czy z jednym z powodów tego, co teraz się dzieje w Wielkiej Brytanii z paliwem i z tymi informacjami o kryzysie spalinowym, czy to jednym z powodów nie jest właśnie próba wywołania mentalnego zapotrzebowania na przestawienie się na energię elektryczną w wielu sferach życia. Ja tak uważam. W każdym razie jeszcze raz podsumowuję. Nie ma braku żywności w UK, nie ma braku paliwa. Co najwyżej jest tylko lekki niedostatek kierowców. Ale ten lekki niedostatek kierowców nie byłby też zauważalny, gdyby nie informacje, które jakoś przeciekły gdzieś przez media, a wiadomo, no nie oskarżając mediów, ale media lubią jakby dodać coś od siebie, no a jednak media mają jakąś tam renomę, mają posłuch u ludności, więc jeżeli jakieś medium, które tam ma oglądalność, zasięgi milionowe, nie wiem, 10-15 milionów odsłon gdzieś w internecie, czy po prostu oglądalność wielką w telewizji, jeśli takie media mają takie wpływy, takie zasięgi, no to ludzie, że tak powiem, no łykną to, ludzie to łykną i ludzie nie będą się zastanawiać, ludzie pomyślą, że faktycznie jest jakiś kryzys. Ja nie mówię, że media robią to celowo, jeszcze raz powtarzam, nie mówię, że media robią to celowo, ale podają takie informacje i te informacje nie zawsze zgodne są, może nie tyle, że niezgodne są z prawdą, ale jakby nie traktują tematu do końca tak, jakby powinny traktować. Dziękuję za wysłuchanie. Aha, oczywiście czekam na Waszą opinię. Oczywiście najważniejsza jest dla mnie Wasza opinia, także piszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja Wam tylko przedstawiam to, co udało mi się gdzieś tam znaleźć, przeanalizować, przeczytać, ale jak najbardziej czekam na Waszą opinię. Bardzo chętnie czytam Wasze komentarze i chcę wiedzieć po prostu, co o tym sądzicie, co ja mówię, co mi się udało znaleźć, co mi się udało, że tak powiem, gdzieś uzyskać i przekazać Wam teraz. Także proszę, piszcie w komentarzu, co sądzicie. Ja chętnie się włączę w dyskusję i myślę, że wielu widzów też się włączy w dyskusję.